Żuławy. Tajemna cisza wieków. Wyobraź sobie krainę bliską i jednocześnie daleką. Wyobraź sobie podróż w przestrzeni i w czasie. Rejs zaczyna się tutaj, w miejscu dobrze znanym żeglarzom i motorowodniakom. Jednym halsem można wypłynąć stąd na Zatokę Gdańską. A gdyby tak udać się w drugą stronę? Płyniemy w głąb lądu, ciekawi tego, co możemy zobaczyć za pontonowym mostem w Sobieszewie. Oto najdłuższy pływający most w Polsce. Zapamiętajmy ten widok. To jeden z ostatnich sezonów przed oddaniem do użytku nowoczesnego mostu zwodzonego. Czy po tym starym moście ktoś zapłacze? Poruszamy się martwą Wisłą. Na szlaku do głównego nurtu królowej polskich rzek czeka nas Przegalina. Ważny węzeł wodny z zabytkową, lecz czynną i obecnie modernizowaną śluzą. To dzięki niej od końca XVIII wieku mieszkańcy Gdańska nie muszą bać się wylewającej Wisły. A oto przekop Wisły. Dziś główny nurt prowadzący najkrótszą drogą do ujścia. Gdańska Głowa. Brama otwierająca drogę na Żuławy Wiślane. To także wrota do odległych czasów. Niewiele się tu zmieniło od wybudowania tej śluzy w 1895 roku. Dalej płyniemy Szkarpawą. Teren zawałem to najniżej położony obszar Polski. Rybina, kolejny węzeł wodny. I jakaż atrakcja dla pasjonatów dawnych konstrukcji wodnych. Dwa zabytkowe mosty zwodzone. Czy można się dziwić, że Żuławy nazywane są Małą lub Nową Holandią? Wisła Królewiecka, północne ramię ujściowe Szkarpawy, prowadzi nas wijącym się szlakiem na wody Zalewu Wiślanego. Zalew Wiślany, przecięty granicą, to morze, ale nie okno na świat. Planowany przekop Mierzei Wiślanej może ożywić gospodarczo cały region. Czy na wody te wpłyną w dużej liczbie statki pełnomorskie? Czy do tutejszych marin zawijać będą jachty z Bałtyku? Dowiemy się za parę lat. Żuławy oferują wszystko. Zapierające dech widoki dzikiej przyrody. Atrakcje historyczne. Malbork, Fromborg. Malownicze wsie z domami podcieniowymi. Ciekawe szlaki wodne z nowoczesnymi przystaniami i marinami. Żuławy oferują wodę, przestrzeń, przygodę i ucieczkę od zgiełku. Nie ma tu tylko jednego – tłumu turystów. Dlaczego? To największa tajemnica Żuław. Na razie nie próbujemy jej rozwiązać. Poszczęściło nam się. W odkrywaniu współczesnych Żuław jesteśmy jednymi z pierwszych.